Witam, mam na imię Alicja, jestem korepetytorem z przedmiotów ekonomicznych, a dzisiaj z ekonometrii chciałam Wam pokazać, jak można wykonać prosty model ekonometryczny z użyciem metody eliminacji a posteriori. Nie zawsze wiemy, jaką zmienną należy wziąć do modelu, żeby wyszedł wysokiej jakości, a tutaj skorzystam, jak widzicie, z bazy danych jednej z uczelni. Tutaj te dane mamy następujące, że jest zysk, jakaś wysokość wartości sprzedaży i nakłady na reklamę. Te zmienne ja zaimportuję do programu grę. Zmienna zysk wykazuje jakiś trend czasowy, taki bardziej bym powiedziała nieliniowy, bo przez środek przechodząc raczej to układałoby się w formie nieliniowej niż linii takiej ciągłej, prostej. Dodatkowo możemy zauważyć na pewno to, że występują tak zwane raczej tutaj wahania sezonowe, kwartalne, bo takie dane mamy kwartalne, jak widać. Tutaj jest zapisane kwartalne. Pewne co roku w tym samym kwartale wartości generalnie albo na stałe rosną, albo maleją w danym kwartale, są wyższe lub niższe od tego, co można by było oczekiwać się przeciętnie. Dobrą zmienną do objaśnienia tego zysku byłby na pewno poziom zysku z użyciem sezonowości kwartalnej. Ja dodatkowo, mimo tego, że ten time, ten upływ czasu tam był taki nieliniowy, to i tak wprowadzimy, choćby dla zasady, zmienno-czasowo time. I wchodząc teraz tutaj w okno specyfikacji modelu, możemy wejść z wyborem tych wszystkich zmiennych, że zysk będzie zmienną objaśnianą, czyli zależne, a pozostałe będą naszą objaśniającymi potencjalnymi. Bo tak nie jest zawsze, że wszystkie zmienne, które wprowadzimy do modelu, na pewno będą istotne. Jak tutaj widzicie, ja dodaję również opóźnienia dla zmiennych, to znaczy biorę to pod uwagę, że na bieżąco wartość zysku może mieć poziom nie tylko zysku z poprzednich kwartałów, ale również czy wydatków reklamowych, jakie były ujęte. Dlaczego ja to stosuję? Bo patrząc teraz na korelogram, czyli to, jak się kształtuje, powiedzmy, autokorelacja dla zysku, można zauważyć na pewno, że zysk tutaj funkcji autokorelacji cząstkowej posiada istotny współczynnik autokorelacji rzędu drugiego, trzeciego, a nawet czwartego, bo są dwie lub trzy gwiazdki. Oznacza to, że raczej trzeba będzie uwzględnić jakieś opóźnienia dla wcześniejszych zmiennych, żeby polepszyć jakość modelu, bo te zmienne, jakby opóźnienia tych zmiennych, innych też możemy przecież sprawdzić, raczej będą silnie wpływały na tą zmienną. I teraz jak widzimy, na przykład dla zmiennej sprzedaż, która będzie przykładowo zmienną objaśniającą, tutaj autokorelacja rzędu pierwszego występuje, bo w funkcji PACF pokazują się dwie lub trzy gwiazdki, to akurat trzy, czyli co świadczy o dużej już istotności tych opóźnień, czyli one by warto było je uwzględnić w modelu. I wracając do naszego modelu, no i tym samym otrzymaliśmy tutaj model numer 1, który wskazuje na to, że niektóre ze zmiennych posiadają dwie lub trzy gwiazdki dla kolumny wartość P. Oznacza to tyle w skrócie, że te zmienne trwale wpływają na zmienną zysk i przykładowo tutaj sprzedaż sprzed dwóch kwartałów, bo mamy podkreślnik 2, sugeruje nam, że ta zmienna nietrwale wpływa na zysk. Tutaj zarówno reklama posiada oszacowanie nieistotne, tak samo jej wartość z poprzednich dwóch kwartałów też. W metodzie eliminacji trzeba usunąć te zmienne, które są najgorsze, czyli posiadają wartość P powyżej 0,1. Kiepski jest wynik dla reklamy sprzed kwartału, przed dwóch i dla sprzedaży sprzed dwóch kwartałów. Jednak w tej metodzie eliminacji, jak tutaj widać, też i dla zysku sprzed dwóch kwartałów. W tym momencie usuwamy zawsze, jest taka zasada w metodzie eliminacji a posteriori, że usuwamy zawsze po jednej ze zmiennych i tylko po jednej. I wtedy budujemy nowy model. Tutaj usuwamy zmienną, w pierwszym momencie widzę zysk, bo Y to podpowiada, jak tutaj widać w tej linijce, w tym wierszu, takim z automatu wyrzucanym, więc usuwamy zmienną zysk minus 2. Powstaje nam nowy model, gdzie Gretl od razu podpowiada, że trzeba usunąć zmienną reklama 0,0. To znaczy bieżące wydatki reklamowe najgorzej w tym zestawieniu wpływają na zysk, więc je usuwamy i teraz nowe modele, które powstają, mogą teoretycznie mieć już tam pozmieniane i wartości współczynników, czyli tych oszacowanych parametrów strukturalnych i dopasowania modelu, wszystko troszeczkę się zmienia. Ale Gretl nam podpowiada, że jeszcze trzeba usunąć prawdopodobnie zmienną reklamę minus 1. No i faktycznie wartość P dla tej zmiennej jest 0,41, a to oznacza tyle, że ta zmienna najgorzej w tym zestawieniu wyjaśnia
zysk, a więc tą zmienną trzeba usunąć i zbudować nowy model. Teraz w nowej sytuacji najgorszy jest tylko wynik dla reklamy sprzed dwóch kwartałów. Tą zmienną poprzez eliminację tutaj tą w oknie specyfikacji usuwam. A jak widać, ja bym powiedziała, że w tym momencie ten model już można tak zostawić. Gdyby wszystkie wartości P miały być do 0,1. Ta sprzedaż tutaj jak zaznaczona sprzed dwóch kwartałów by pasowała, ale w związku z tym, że najczęściej budujemy model do wartości poziomu istotności 5%, to tutaj Gretel już tego nie podpowiada. Tutaj ręcznie trzeba sprawdzić, czy mamy wszędzie po dwie lub trzy gwiazdki oprócz konstans, bo sam wyraz wolny nie musi mieć istotnego oszacowania. I teraz już tylko tak sobie zerkając ostatecznie widzimy, że każde ze zmiennych od sprzedaży aż po zysk z poprzedniego kwartału posiada dwie lub trzy gwiazdki dla kolumny wartość P. Zarówno sezonowość, jak i opóźnienie zysku, czyli zysk z poprzedniego kwartału trwale wpływa na zysk, tak jak sprzedaż sprzed kwartału i sprzedaż bieżąca indywidualnie, czyli w teście te studenta trwale by wpływała na zysk. Tutaj metoda eliminacji jest zakończona. Współczynnik determinacji tutaj jest gdzieś na granicy 85%, więc niby nisko, niby wysoko. Zależy od jakiego poziomu nas satysfakcjonuje jego wynik. Dodatkowo błąd standardowy reszt 16 w podzieleniu na 75. Dobrze jakby taki wynik tego dzielenia, czyli współczynnik zmienności resztowej mieściłby się do 10 czy nawet 15%, byłoby dobrze. A trzeci element podstawy jest to, że każde ze zmiennych, co my doprowadziliśmy, posiada wartość P do 5%, więc jest model wstępnie takim podstawowej, minimalnie dobrej jakości i ten model teoretycznie może stać się podstawą prognozowania, jeżeli taki element jest od nas wymagany. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube plus projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy. Jeśli jest taka potrzeba, możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek, co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.